Moje serduszko, pozdrawiam Wasze serduszka i witam na kolejnym filmie. Ten film będzie oczywiście odpowiedzią na to, co się stało w Londynie, czyli na ten tak zwany zamach w Londynie. Po to, abyście nie wpadali w jakąś panikę, w jakiś strach, abyście się nie bali tego, co będzie. To wszystko było sprytnie zaplanowane, powiem Wam dokładnie, jak to wygląda. I dla tych, którzy oglądają ten film po raz pierwszy, w ogóle na moim kanale po raz pierwszy, przypomnę, że to, co mówiłem o zamachach we Francji, o zamachach w Turcji, czyli o tym puczu, potem zostało potwierdzone i wszystko się sprawdziło, czyli to, co mówiłem kilka dni po zamachach albo jeden dzień po zamachach, zostało to później potwierdzone przez tak zwane media i publiczne, i niektóre niepubliczne, zwłaszcza te niepubliczne, mówiły prawdę o tym, co tam się stało. Co do zamachu w Berlinie i naszym kochanym rodaku, to przypomnę ludziom, że mieliśmy medytację w sobotę wtedy z aniołem Arielem, po to właśnie, żeby opiekować się rodzinami. Jest on z poziomu opieki i opiekuńczości. No a później na ciężarówce napis Ariel był cały czas mocno widoczny. To taki znak dla tych, którzy wiedzą, że w życiu nie istnieje przypadek. W ogóle we wszechświecie nie ma czegoś takiego jak przypadek. Przypadek jest to program, który nam został wgrany, aby pokazać nam ułomnego Boga. Taki, który nad czymś nie panuje. Jeżeli wierzymy w takiego Boga, to nic dziwnego, że nasz system jest taki, jaki jest i że nie ma w nim wiary. Nie mamy wiary w siebie, nie mamy wiary w to, że możemy coś zmienić. Ponieważ modlimy się do ułomnego Boga, który nie spełnia naszych zachcianek ani naszych modlitw, nie słucha nas, bo dopuszcza przypadki śmierci, wypadki i tak dalej. Czegoś takiego we wszechświecie nie ma i nie istnieje. Wszystko ze sobą jest idealnie połączone, wszystko ze sobą współoddziaływuje i tego mamy się nauczyć teraz, w tych nowych czasach, w tej zmianie na Ziemi. Ziemia to jedna cudowna, piękna istota, która z nami współistnieje, którą my czujemy we własnych sercach i po prostu mamy razem z nią przejść do nowej ery, do nowej zmiany na Ziemi. O co chodziło w zamachach? Ten zamach, jak widzicie, bardzo pasuje do polityki, którą Wielka Brytania teraz otworzyła. Oczywiście, że jest to wszystko pięknie zaplanowane, w cudzysłowie oczywiście pięknie, zaplanowane z użyciem kontroli umysłów. Tam została użyta broń, o której mówimy, o której wszyscy już wiedzą, broń, która kontroluje umysł. Osoba ta, która została tam postawiona, została wykorzystana, tak jak wiele, wiele tych ludzi, do tego, aby dokonać tak zwanego absurdu, który idealnie pasuje władzy, która chce właśnie zamykać granice, która chce sprzątać Wielką Brytanię z poziomu uchodźców, z poziomu imigrantów i chce jakby nie uczestniczyć w tym, co się dzieje w Europie Zachodniej. Daty się zgadzają co do Brukseli, co było w tamtym roku w miesiącu, czyli identyczna polityka, kiedy to jest proste. Kiedy te zamachy w tamtym roku, ten trudny rok powodował, że ludzie zaczęli się jednoczyć i przeciwstawiać władzy, trzeba było odciąć ośrodki władzy. No, ośrodkiem władzy w Europie jest Bruksela, więc automatycznie ułożono zamach w Brukseli, który był właśnie dokładnie 22 marca, czyli tak samo jak ten zamach w Londynie. I po to wszystko, aby wojsko, policja nie pozwoliła na zgromadzenia, nie pozwoliła ludziom jakby próbować zmienić tego, co zostało zaplanowane. To samo, dokładnie identyczna sytuacja jest teraz w Wielkiej Brytanii. Został założony projekt, który się nie podoba tutaj po prostu w Europie, czyli zamykania się szczelnie na wszystkich obywateli Unii i na uchodźców, więc automatycznie trzeba było spowodować, aby społeczność, czyli Anglicy, byli po prostu za swoim rządem. No i oczywiście nic innego tak nie działa na społeczeństwo, jak zagrożenie, w którym oni proszą własny rząd o to, żeby on ich ochronił, zamiast zrozumieć, że to ten rząd tworzy to zagrożenie i że trzeba jego usunąć. I to będzie trwało, dopóki ludzie nie zrozumieją, że mają olbrzymi wpływ na rządy. Jeżeli w Polsce wybieraliśmy i wyszliśmy na ulicę, wtedy zmieniły się ustawy, czyli ten rząd zaczyna być elastyczny, był elastyczny, mamy na to dowody. Natomiast jeżeli społeczeństwo Zachodu nie uczy się, pozwala politykom rozgrywać tą grę, nie licząc
tak jak mówię, nie licząc efektów końcowych, które i tak będą dobre dla Europy i dla całego świata, czyli dla zmiany, czyli ten system i tak musi się rozpaść. Więc wszystko to teraz po prostu podróżuje w tą stronę wydłużenia czasu, tak to nazywam. Rządzący chcą rządzić i chcą przedłużyć ten czas, nie chcą zatrzymać zmiany na Ziemi, więc używają ludzi, którzy dają się kontrolować po to, aby oni dokonywali takich absurdów, dając społeczeństwu tym samym motywację do tego, aby zrozumieli, co się dzieje na świecie. No i zobaczymy, jaki to będzie miało skutek. Ja widzę, że to na razie będzie tak, że nie powstanie z tego wojna z uchodźcami w Europie Zachodniej. Jest to przypisane po to, żeby Wielka Brytania mogła zamknąć się na wszystkich i po prostu dokonywać swojego oczyszczania, tak to nazwę, swojej zmiany. To, co po prostu teraz się dzieje, jest to jedno wielka mistyfikacja, jedno wielkie oszustwo opinii społecznej. W mediach będziemy znowu mieli winę osoby, która to wykonała, oczywiście musiał zginąć, aby nie mógł powiedzieć prawdy, aby nie mógł powiedzieć, że on nie pamięta tego, co zrobił, że nie wie, co się z nim działo, bo tak działa kontrola umysłów. Oczywiście w momencie, kiedy robi się taką mistyfikację, takie oszustwo, po to, żeby mieć z tego duże korzyści, żeby móc tworzyć tą politykę, no to potem robi się też dobrą minę do złej gry, czyli będą aktorzy, którzy będą mówić, jak to tam wyszło, jak to tam jest, przedstawić to w mediach tak, aby władza była czysta i żeby dbała o swoich obywateli. Władza, która zasponsorowała rozbicie Bliskiego Wschodu, która uczestniczyła w wojnie w Syrii, w Afganistanie, w Iraku, w Libii i tak dalej. Po prostu tego było tak dużo. Ta władza teraz udaje, że jest dobra i będzie rządzić dla ludzi, zamykając granice, zamykając się na naszych obywateli, też rodaków. Jeżeli chodzi o rodaków w Wielkiej Brytanii, kochani, tam te staranie się o tą kartę, którą gdzie trzeba udowodnić te lata pracy, dla tych, którzy chcą tam zostać, no oczywiście taka droga, aby to zrobić. Dla tych, którzy widzą spadek teraz znowu funta, którzy widzą, że tam się powoli to wszystko kończy, no będzie trzeba przyjechać do kraju i w kraju spowodować, aby ten rząd zmienił podatki, zmienił prawo podatkowe. No ta rewolucja w Urzędzie Skarbowym, teraz za chwilę będzie rewolucja w ZUS-ie, będzie takim przykładem, że nasz kraj jakby ma zmienić wszystko w sobie, posprzątać wszystko w sobie tak, aby uwolnić się i rozpocząć tą złotą erę. Bardzo się cieszę z tego, że pan Kaczyński był tam i widział, co tam się dzieje i jak to wszystko wygląda, bo tak miał tam być i miał widzieć, jak te po prostu rzeczy wyglądają, kiedy wszystko jest tworzone poprzez tak zwanych rządzących w świecie. I tutaj w Polsce myślę, że posłucha głosu narodu, który też będzie chciał zamknąć granice. Unia oczywiście, jak mówiłem w poprzednim filmie, to taka organizacja, korporacja, która nas bardzo mocno będzie chciała wykorzystać i wykorzystuje nas cały czas. I to, co się dzieje teraz po drugiej stronie, czyli za wschodnią granicę, jak powiedziałem, ten miesiąc jest miesiącem uwolnienia prawdy, ubezwłasnowolnienia. No i widzieliśmy w telewizji, że ubezwłasnowolnione są nasze media, które gloryfikują Unię, a prawda jest zupełnie inna. Miesiąc prawdy na temat naszego systemu, na temat stanu finansów naszego kraju, no nie są one miłe. Więc teraz miesiąc prawdy na temat Rosji i Chin. To, co się dokonało między Rosją i Chinami, czyli to wspólne porozumienie, wspólny pakt ekonomiczny, to jest powstanie tej piramidy, o której mówiłem. Rosja, Chiny, USA. Ta piramida, o której mówiłem, że doprowadzi do jakby olbrzymich zmian ekonomicznych w Europie i na świecie, już powstaje. Powstał bank, Rosja otworzyła sobie bank w Chinach po to, aby mogła się rozliczać poza dolarem, aby ta współpraca była jeszcze pewniejsza. No i teraz zostaje polityka USA, tak? Europa pozostawiona sama i sobie, co było widać po wizycie pani Merkel u pana Trumpa, kiedy było widać ignorancję i kiwanie głową, jak mogłaś doprowadzić do takiego absurdu, a teraz uważasz, że ten absurd musi trwać dla tych, którzy rządzą światem. Więc teraz sobie sprzątaj ten absurd, a nas zostaw, bo my zaczynamy sprzątać nasz kraj. Ja zaczynam sprzątać nasz kraj. Więc tak to mniej więcej wygląda.
polityka taka sama jak w Wielkiej Brytanii, czyli zamykanie granic. No i teraz okazuje się, że Rosja i Chiny zaczynają wspólnie działać, powiedzmy, przeciwko dolarowi, tak? Czyli rozliczenie nie w petrodolarach, ale w juanach powoduje, że dolar zaczyna tracić na wartości. Do tego dochodzi wyjście Iranu ze strefy dolara też w rozliczeniu, więc automatycznie wartość dolara mocno spada. I co będzie mógł zrobić pan Trump? Przecież logiczne jest, że jeżeli był biznesmenem, to radził sobie z konkurencją i wie doskonale, że jeżeli konkurencja jest o wiele silniejsza i zagraża jakby całemu biznesowi, to trzeba się z nią porozumieć i trzeba to zrobić, tak, aby te wszyscy byli syci, żeby wszyscy mogli zrozumieć. I ta piramida będzie powstawała na naszych oczach wbrew politykom Europy, czyli wbrew Europie. Dlatego te szczyty G20 powodują, że oni są tak źli na politykę USA, na politykę Trumpa i politykę Rosji i Chin, że próbują po swojemu coś zrobić. Tak, obiecują, że Unia się nie rozpadnie, że będzie trwała i tak dalej, ale interesy każdych z państw i te państwa są tak podzielone teraz i tak zadłużone, że tu wszystko widać, że to się trzęsie. Co dla nas, dla Polaków i rodaków, którzy mieszkają w Unii. Kochani, przyjdzie czas, że trzeba będzie wracać, bo nie będzie się opłacało pracować. Dopóki wam się opłaca pracować, macie 4 do 1 czy 5, niecałe 5 do 1, to pracujcie. No, uważajcie na to, co się dzieje, uważajcie na spadki walut. Natomiast nasz kraj przypisany jest do zadania, które ma wykonać i to zadanie będziemy wykonywać. Nikt nas nie zwolni z tego zadania. Jeżeli sami się poddamy, to będziemy wykonywać to zadanie dłużej, ale i tak je wykonamy. Tylko że patrząc na to, jak w Europie Zachodniej tworzy się taką mistyfikację, używa się kontroli umysłów do tego, aby osoba stała się robotem i wykonywała absurdalne rzeczy, bo ten cały zamach był kompletnie nieprzygotowany, absurdalny, zamachowiec z nożem i z bronią i tak dalej, szukający broni, więc widać, że to miało pokazać światu, że kiedy się wreszcie obudzicie, ile razy będziemy z was tworzyć takich robotów, więc zróbcie wszystko, aby ci, którzy tak zwani rządzący światem, aby zostali odsunięci poprzez swoje marionetki od władzy. Mamy też uwolnienie nas od pana jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który trzymał finanse. Tak, ja nie używam nazw, aby ten film znowu nie był gdzieś tam wyłapany, więc każdy wie, kto teraz umarł, kto miał 100 kilka lat i kto zmieniał sobie organy, tak, serduszko tym razem. Jak powiedziałem, ta istota, te istoty żyją w granicach 100 lat, potem rozpada się to ciało i nawet choćby chcieli je utrzymać, trzeba zmienić ciało. Natomiast nie jest to łatwe, kiedy tym ciałem zbudowało się pozycję. Potem wmówienie komuś, że jest się tym, tą świadomością, nie jest proste, a przy tych istotach też jest rywalizacja i walka i każdy chce być ponad innym, jak u istot negatywnych. Więc tutaj mamy też uwolnienie Ziemi od pewnej istoty, pewnej świadomości, tak to nazwę, i ta zmiana na Ziemi będzie postępować cały czas. I nie chodzi tutaj też o to, czy będzie jakby kolejne zamachy w Europie. Będą one adekwatne do tego, jak ludzie będą spali i jak ludzie będą ufali swojej władzy. Natomiast to, co będzie się tworzyło, jeżeli Europa Zachodnia zostanie jakby uwolniona od USA, od Rosji i od Chin, od tej piramidy, to będą mieli jedną drogę. Będą musieli coś ze sobą zrobić, z tymi uchodźcami, ze swoimi krajami, z euro. W momencie, kiedy ta piramida ekonomiczna, o której mówiłem cały czas, która się tworzy teraz, powstanie, będzie ona tworzyła nową ekonomię, będzie dążyło do jednej waluty, do tego, żeby ta ekonomia była taka dla wszystkich, tak to powiem, no to Europa, która jest zapatrzona w siebie i chce też dominować na świecie, no będzie musiała się jakoś ułożyć w tą całą nową ekonomię. I to ułożenie spowoduje, próba ułożenia spowoduje, że nie będą oni wchodzić w jakąś wojnę uchodźców ze społeczeństwem, bo to kompletnie nie da im żadnych korzyści. Teraz ta nowa piramida ekonomiczna powoduje, że Europa i ci politycy mają trudny orzech do zgryzienia i oni bardzo, bardzo jakby chcą jakby tej jedności, żeby te wszystkie kraje były w tej jedności i pracowały, no, na te 4 kraje, które rządzą w Unii. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, czyli Polska przeciwstawiła się jako jedyny kraj w Unii temu, co oni sobie tam powiedzieli, no i
dalej będzie się przeciwstawiać, bo widzi, że ma siłę do tego i ma społeczeństwo, które zaczyna się budzić z letargu, więc automatycznie możemy uwolnić się i dać przykład innym, tak jak wiele razy dawaliśmy przykład historii, innym krajom, no i to spowoduje też jakby pewną lekkość w naszej przestrzeni, tak zwane odprężenie. 16 kwietnia przychodzi energia miłości, energia dodatkowa na Ziemię, więc tutaj poczujemy się na te święta trochę lepiej, ale też i ta świadomość będzie jakby uwolniona. Miesiąc kwiecień będzie inny niż miesiąc marzec. Natomiast tu w marcu jeszcze dojdą pewne wydarzenia, które mogą wzbudzać pewien strach, ale wszystko to jest po to, aby obudzić ten zachód, ale też wykonać pewne polityczne założenia, które jeszcze trwają po staremu. Jak powiedziałem, zmiana na nowy czas, na złoty wiek na Ziemi nie podoba się politykom, bo ich tam nie ma. Nie podoba się bankierom, bo ich tam nie ma. Nie podoba się księżom i wyznawcom religii i tych, którzy są w religii, bo jej tam nie ma. Jest tylko jedna wiara, że wszyscy pochodzimy z jednego źródła i kontakt z istotami pozaziemskimi powoduje i wiedza na temat istot pozaziemskich spowoduje, że ludzie będą musieli zweryfikować swoje poglądy do tego, że są jedyną rasą we wszechświecie i jedyną cywilizacją. Układani jesteśmy już w filmach i wiadomościach przez NASA, to co mówiłem ostatnio. Kolejny film, który warto obejrzeć, to film rosyjski tym razem. Jego tytuł to Przyciąganie. Jest taka aplikacja Kodi, nazywa się przez D. Można ją ściągać darmowo ze sklepów. Playa chyba bodajże i za darmo. I w tym momencie można zainstalować w telefonie, w komputerze czy na telewizorze. I tam macie dostęp, po zainstalowaniu wtyczek, macie dostęp do wszystkich filmów i do wszystkich seriali, jakie są na świecie. Więc można wtedy oglądać te filmy, po prostu, które schodzą z kin. Film Przyciąganie, jest to film rosyjski bardzo dobrze nakręcony, efekty specjalne są bardzo fajne, o tym jak ląduje na blokowisku uszkodzony statek kosmiczny i o miłości, o nieśmiertelności, o tym nienawiści. Cała taki przekrój ludzi, jacy jesteśmy. Ile w nas nienawiści, ile w nas miłości, ile w nas szacunku. Bardzo, bardzo dobry film do obejrzenia. Dziękuję osobie, która mi to poleciła, więc bardzo się z tego cieszę. Te filmy będą nam pokazywać prawdę o nas i tam jest pokazana prawda. 5000 lat historii, powiedzmy, cywilizacji i 15000 konfliktów zbrojnych. Niszczymy, idziemy w samozagładę, nie szanując pokoju, nie szanując planety. W nienawiści walczymy ze sobą i tak dalej. Dużo, dużo jest tam przekazów do nas i do młodzieży, o której jest ten film, aby właśnie zrozumieć, czym jest system, jak istoty pozaziemskie nam pomagają, jak obserwują to wszystko i że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Natomiast to, co się będzie działo jeszcze w marcu, to po prostu układanie pod starą politykę i próba zatrzymywania systemu, próba jakby wydłużenia sobie czasu na to, aby ten stary system istniał. Wszystko po to, jak mówiłem, aby obudzić ludzi. I świadomość Polaków widać, że wzrasta, dlatego że świadomość młodzieży to jest świadomość internetowa. W internecie macie dużo, dużo wiadomości. Są wiadomości na zmiany na Ziemi, na inne medium, na wielu takich portalach, gdzie ludzie nie boją się pisać prawdy, gdzie jest pisana prawda takiej, której nie ma w mediach tych właśnie ubezwłasnowolnionych, jak się okazało teraz. Dopiero teraz rząd będzie je uwalniał. Więc to wszystko jest nam pokazane przed naszymi oczami, więc ta społeczność internetowa powoduje, że zaczyna to wszystko się sypać jak efekt domina. Jedna obudzona istota przekazuje drugiej istocie tą wiedzę, potem otrzymuje dowody na istnienie systemu. Społeczeństwo młode jest inne od społeczeństwa tego naszego, dlatego że młodzi widzą nasze błędy, widzą, że nas pogubiły kredyty, nas pogubiła nasza pazerność i chciwość mieć więcej i teraz nie jesteśmy w stanie spłacać tych kredytów i większość rodzin rozbijała się o kredyty, większość rodzin jest rozbita, mąż tam, żeby zarabiać na kredyt, żona w domu, dzieci w domu, czyli rodziny porozbijane, więc młodzi nie chcą tak żyć. Nie chcą kredytów, więc automatycznie rozbijają system bankowy. Druga sprawa, młodzi nie chcą pracować w korporacjach, nie chcą być niewolnikami, bo widzą, że niewolnictwo ich rodziców nie doprowadziło ich do szczęścia, tylko do kolejnych rozterek, depresji i tak dalej. Więc to też jakby jest zmiana. Rodzice mówią, co to za pokolenie, oni nic nie chcą. Oni skupiają energię na tu i teraz, liczy się, czy mają pieniądze na tu i teraz. I bardzo dobrze, że skupiają energię na tu i teraz, bo na
tą chwilę masz wpływ. My biegamy do przyszłości, do przeszłości i rozbijamy energię. Oni, żeby rozbić system, rozbijają ją, skupiając energię tu i teraz. Przyszłość będzie taka, jaka jest teraźniejszość tu i teraz. Jeżeli ma się rozlecieć, to ja nie będę ani w kredytach, ani w korporacji. Ja będę dbał o zdrowie i będę spełniony, czyli ja nie muszę być jakimś tam tytułem, aby mieć pieniądze i się spełniać, tylko ja chcę, jeżeli mam duszę artysty, chcę być artystą, się spełniać, żyć tak, żeby mi wystarczało, natomiast żebym kochał to, co robię. I ta świadomość tej młodzieży jest tutaj na ziemi i oni właśnie przez tą swoją świadomość, przez bycie oryginalnym, jakby swoim buntem przeciwko swoim rodzicom, którzy każą im zrób to, nie będziesz miał pieniędzy, idź tak, zadaje im jedno pytanie, a do czego was doprowadziły pieniądze? Nie widzę u was szczęścia ani miłości, więc dlaczego każecie mi być takim samym, taką samą osobą? No i wtedy jest bunt w domu, tak, bo dziecko się buntuje i poprzez internet jest zły, bo wprogramowują dziecku do głowy, że ma być inny i że ma niszczyć system. Tak, właśnie to społeczeństwo, ta młodzież będzie niszczyć system, bo on nie jest do tego, aby uszczęśliwiać i aby przetrwać, jest zapisany upadek cywilizacji zachodniej, upadek cywilizacji tego systemu opartego na tych podziałach, na religii i tak dalej, więc to się realizuje i każdy w tym uczestniczy. Każdy wasz uśmiech, wasze pozytywne myślenie rozsypują ten system. Każde działanie młodych ludzi, którzy mówią nie dla korporacji, nie dla systemu, tak dla zdrowej żywności, tak dla swojej oryginalności, łączą się w grupy, aby tańczyć, aby po prostu spełniać swoje marzenia, żyją chwilą, jest dobre, jest normą, dlatego że oni nie planują i system nie może ich złapać. Jak działa kontrola umysłów? Którą widzieliśmy w Londynie w zamachach i wcześniej też we Francji i tak dalej, widzieliśmy tą kontrolę umysłów. To działa bardzo prosto. Umysł, który chce więcej i więcej, który jest zaszufladkowany jakąś religią, jakimś dogmatem, jakąś ideologią, zostaje podkręcony tak, że on ma wykonać to, to, to i to. Nienawiść, która się gotuje w nim i zostaje podkręcona do tego, żeby on wykonał jakieś zadanie. I jego jakby dusza, moralność zostaje odcięta i idzie jak robot prowadzony, że musi to, to, to wykonać. Widzimy to w filmach, tylko nie mieści nam się w głowie, że ta broń działa. Tak, ta broń działa, kontrola umysłów działa i niestety widzimy ją coraz więcej. Dlaczego część ludzi jest tak zahipnotyzowana, patrzona w system, że oni nie mogą się obudzić? Część ludzi jest tak zahipnotyzowana w religii, że nie dociera do nich jakakolwiek prawda, że zostali oszukani. Więc ktoś to robi, ktoś to potrafi zrobić tak, aby te umysły były jak zahipnotyzowane. No i to jest właśnie ta broń, ta kontrola umysłów, o której jest coraz głośniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że każdy, kto zaczyna się budzić, zaczyna się uwalniać z tej kontroli umysłów, wtedy rozumie, że przeszłość to jest herbata, którą się nie napije, więc nie ma sensu dyskutować o jej smaku, ani tego, co tam było w tych fusach, jest tylko teraźniejszość. Tu skupiam energię i jeżeli tu skupię uśmiech, radość, szczęście, to będzie po prostu taka moja przyszłość. I tak to dokładnie, i oczywiście wiara w to, co robię w siebie, pokochanie siebie. Tak to mniej więcej w skrócie działa, więc kochani, tutaj nie ma żadnego strachu o to, co będzie, że będzie doprowadzić to do jakiegoś absurdu. To jest zagrywka taktyczna, taka jak była we Francji, jak była w Berlinie, zagrywka taktyczna do tego, aby prowadzić politykę po staremu i teraz ta polityka, żeby społeczeństwo było za tą polityką. Oczywiście dla naszych rodaków nie jest to miłe, bo będzie trzeba udowadniać, aby zostać i być w pracy, trzeba będzie po prostu tam się trochę bardziej postarać, aby to zrobić. Natomiast, tak jak powiedziałem, każda przestrzeń otrzyma naukę adekwatną do ludzi, którzy tam istnieją i czasami i większość Polaków ze swoją energią słowiańską, ze swoją inteligencją, sercem, duszą powinna być w przestrzeni, w której jakby jest, aby tą przestrzeń rozświetlić, aby nie uczestniczyć w absurdach, które mogą być założone, którą sobie wybiorą na przykład Anglicy, kiedy będą chcieli znowu poczuć się jak władcami świata. Wszystko zależy od ludzi, od nas i od tego, jak myślimy. Myśl ma olbrzymią moc, kreuje rzeczywistość, oddaje wam to wszystko potem wszechświat, więc uważajcie na to, co myślicie, na to, co mówicie, przemieńcie to na wiem, potrafię, umiem, dam radę, jestem zdrowy, jestem szczęśliwy, będę zdrowy, tu i teraz, więc
W ten sposób takie myślenie pozytywne kreuje wszystko dookoła. Ten kanał jest kanałem, aby rozświetlać po prostu ludzi, aby pokazywać im wiarę i pokazywać, że wszystko w życiu można zmienić i że tutaj człowiek, który się nie urodził z jakimś potencjałem, właśnie swoją zmianą otrzymuje wszystko, widzi więcej, słyszy więcej, a potem wydarzenia na świecie jakby potwierdzają to, co mówi. Więc teraz skupiamy się na tym, co jest w naszym kraju, aby tutaj nie doszło do pewnych wydarzeń i to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, też jest jakby taką budową nowego ekonomicznego systemu, do którego wiele osób dołącza i Polska jest przypisana do tej ekonomii, dlatego że my już w banku chińskim mamy wpłatę zrobioną, tak to nazwę, i jesteśmy uwzględnieni przy chińskim szlaku jedwabnym, więc tym nowym, powiedzmy, tak to nazwę, więc Wschód będzie chciał, aby to, co oni tam planują, szło przez nasz kraj, albo przynajmniej do naszego kraju, i aby Europa, która powiedzmy ma taką drogę, że dołączy, ale nie jako ten, który rządzi, ale ten, który po prostu będzie wykonywał pewne założenia nowej ekonomii, bo bankierzy z Europy no, mają takie ego, a nie inne, więc w tym momencie trzeba będzie odrobić lekcję pokory. Rosja i Chiny to lekcja pokory dla USA, dla bankierów USA. Dlatego takie odprowadzenie szybkie pana, który tak mocno rządził tak, światowymi finansami. No i w tym momencie, kiedy bank się połączył, no zobaczył, że tutaj tędy już nie da się po staremu rządzić, bo nie ma już osób, które będą go słuchać w rządzie w USA, a tym bardziej nie wpłynie na prezydenta. I to jest jakby kolejna zmiana, kolejny dowód na to, co się dzieje. Wydarzenia na świecie przyspieszają. Tutaj w tym momencie wszyscy z Was powinni uważać na to, co myślą, na to, co mówią, jak żyją, abyście zasilali tą planetę pozytywną energią, śmiechem, a nie strachem, lękami, obawami. Wszystkie te wydarzenia, tak zwane trudne, mają wzbudzać Was strach, lęk i obawę o przyszłość, natomiast wtedy dajecie energię do tego, aby ten system trwał i aby te wydarzenia się realizowały. Właśnie odwrotne myślenie, czyli szczęście, radość, uśmiech, damy radę, będzie dobrze, będzie pokój na ziemi, chcemy pokoju na ziemi, chcemy szczęścia, radości dla wszystkich istnień, chcemy miłości dla wszystkich istnień. Takie myślenie codzienne, taka wypuszczana modlitwa, medytacja do góry, intencja powoduje, że ten system się zmieni. I życzę, abyśmy wszyscy spotkali się w czasach pokoju i uśmiechnęli się do siebie i powiedzieliśmy, daliśmy radę i teraz niech płynie miłość, szczęście, radość dla wszystkich nas. Dziękuję za ten film.